W części 82 pokazywałem formułę, która wybierała co n-tą wartość z jakiegoś zakresu danych. W tej części zbuduję wykres na takich wybieranych danych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, obejrzyj również Excel 030 i Excel 081. Do roboty. Spróbuję jako pierwszy krok zbuduję wykres na danych, które wybieram już napisaną wcześniej funkcją przesunięcie. Zaznaczę ten obszar. Wstawię zwykły, niech to będzie zwykły, na przykład kolumnowy wykres. Po wstawieniu takiego wykresu, tutaj zaczną się małe schody. Po pierwsze, Excel, jeżeli etykietami osi X-ów będą daty, Excel wstawi kolejne daty bez patrzenia na to, czy w danych one występują, czy nie. Jak widzisz, daty tutaj w danych nie są po kolei, natomiast na wykresie znajdują się puste miejsca. Aby to naprawić, klikam prawym przyciskiem na etykietach osi X-ów, wybieram polecenie formatuj oś i zmieniam typ osi na oś tekstu. W ten sposób Excel będzie wybierał jako etykiety na osi X-ów faktyczne wartości, które znajdują się w moich danych, a nie kolejne daty. To jeszcze nie naprawiło mi sytuacji, bo ponieważ jeżeli teraz zmienię wartość w komórce E1, czyli informację, co którą wartość z mojego zakresu dużego chciałbym wybierać, na przykład na powiedzmy na 8, czyli co ósmą wartość, to na wykresie pojawiają się puste miejsca, więc ten wykres będzie trzeba przerobić na dynamiczny, tak aby po wybraniu odpowiedniej wartości w komórce E1 wykres zaznaczał odpowiedni obszar, korzystał z odpowiedniego obszaru danych, czyli w tym przypadku z takiego. Jeżeli zaznaczyłbym więcej pozycji, na przykład co 3, to wówczas Excel powinien teraz korzystać z takiego większego zakresu. Do roboty. Może wybiorę tutaj powiedzmy 7. Zbuduję dwie formuły, które posłużą mi do zbudowania nazw, które za chwilę wykorzystam do przerobienia tego wykresu. Jedna formuła będzie odpowiadała za serię wykresu, a druga za etykiety osi X-ów. Może zacznijmy od serii. Użyję funkcji przesunięcie i funkcji przesunięcie powiem, aby startowała od tej komórki. Naciskam, blokuję adres tej komórki oczywiście, naciskam średnik i muszę powiedzieć funkcji przesunięcie, o ile wierszy w dół lub w górę ma się ona przesunąć z początkiem obszaru, który będzie zbudowany. Nie chcę się odsuwać w górę ani w dół, więc wpisuję 0. Argument kolumny mówi, o ile kolumn w lewo lub w prawo ma się odsunąć. Ta formuła, budując początek tego obszaru, też nie chce się przesuwać ani w lewo, ani w prawo, więc wpisuję 0, naciskam średnik i teraz wysokość. Wysokość, czyli informacja do tej funkcji, o ile, jaka ma być wysokość tego obszaru. W moim przypadku będzie to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wierszy w tej chwili, ale jeżeli tutaj wartość się zmieni, to może to być różna ilość tych wierszy, więc sprawdźmy je dynamicznie. Jak to zrobić? Użyję funkcji ile wierszy. I funkcji ile wierszy, powiem, żeby ona sprawdziła sobie całą tę kolumnę E, w której będą się pojawiały te wartości. Więc zaznaczyłem od E4 do E54. Zamknę nawias i teraz funkcja ile wierszy powie mi, że w tym obszarze jest ileś tam wierszy. Mogę zresztą zaznaczyć tę funkcję, nacisnąć F9. Jak widać, 51 wierszy znajduje się w tym obszarze. 51 nie będzie informacją dobrą dla funkcji przesunięcie, ponieważ funkcja przesunięcie będzie chciała budować teraz obszar o wysokości 51 wierszy, co jest nieprawdą, ale to dopiero połowa roboty. Kliknę Ctrl-Z i teraz powiem Excelowi od tej ilości wierszy w tym obszarze odejmij te, które są puste, czyli minus i użyję funkcji licz puste. Funkcja licz puste policzy mi, ile jest pustych komórek w tym obszarze. Tutaj w tym obszarze znajdują się, te komórki nie są puste tak naprawdę, znajdują się w nich formuły, ale formuły, które wpisują nic. Tam funkcja jeżeli wpisuje dwa cudzysłowy, czyli pusty ciąg tekstowy i funkcja licz puste potrafi to rozpoznać i traktować jako puste komórki, więc zaznaczę też cały obszar od E4 aż do E 54. Zamknę nawias. Naciskam
średnik i ostatni argument, szerokość do funkcji przesunięcie. Jest to informacja, jaka będzie szerokość tego obszaru, który będzie budowany tą funkcją. Szerokość to będzie 1. Zamknę nawias, zatwierdzę to enterem. Tutaj pojawi się błąd, ale kliknę teraz F2, aby wejść do edycji tej formuły i nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tej formuły wychodzi. I jak widzisz, wychodzi tablica wartości, która się zgadza. To są te wartości wybrane stąd. Kliknę Escape, aby z tego wyjść. Zmienię tutaj może na 5 tych wartości. Tutaj, jak widać, przybyło. Teraz zedytuję to i wcisnę F9. Jak widać, tutaj też tych wartości teraz w tej formule przybyło. Escape, aby z tego wyjść. Podobną formułę zbuduję dla etykiet. Tę formułę za chwilę wykorzystam przy budowaniu nazw. Więc również skorzystam z funkcji przesunięcie. Powiem, że tym razem będziemy się przesuwali od tej komórki o 0 wierszy w dół lub w górę, o 0 kolumn w lewo lub w prawo. Wysokość obszaru to będzie, uzyskamy to korzystając z funkcji ile wierszy. Zaznaczę ten obszar minus licz puste. Również od tego samego obszaru. Piszę to już tak trochę szybciej. Zamknę nawias od licz puste. Naciskam średnik. I ostatni argument, szerokość tego obszaru 1. Zamykam nawias. Enter. Też sprawdźmy, co z tego wychodzi. Wejdę do edycji, nacisnę F9. Aby podejrzeć, pojawiają się kolejne liczby, ale te liczby odpowiadają za daty, które są w kolumnie D. Kliknę Escape, aby z tego wyjść. I teraz spróbuję w tych formułach zablokuję wszystkie adresy, ponieważ będę chciał z tych formuł utworzyć nazwy, więc poblokuję te adresy, żeby po wklejeniu do menedżera nazw te adresy mi się nie pozmieniały, więc poblokuję je. I teraz kopiłem pierwszą z tych formuł, Ctrl-C, Escape, wchodzę do menedżera nazw i tutaj utworzę nową nazwę. Nazwę, jako nazwę tej etykiety, jako nazwę mogę dać tutaj seria, a w polu odwołuję się do, klikam Ctrl-V, aby wkleić tę moją formułę. Zatwierdzam. Ups, taka nazwa już istnieje, to może niech będzie seria 1 i wklejam tę moją formułę, zatwierdzam to i w ten sam sposób spróbuję skopiować formułę dla etykiet. Ctrl-C, Escape. Również wchodzę do menedżera nazw, tworzę nową nazwę. Niech to będzie etykiety 1, ponieważ tam etykiety już chyba były. Klikam Ctrl-V, aby wkleić w polu. Odwołuję się do tę moją formułę, zatwierdzam to przyciskiem OK. Zamykam menedżera nazw i teraz przerobimy wykres. Ostatni krok, więc zaznaczyłem wykres, wchodzę do karty projektowanie, klikam w przycisk zaznacz dane i może zedytujmy najpierw serię. Więc klikam w moją serię danych, klikam w edytuj i w wartości serii kasuję adresy, zostawiam tylko nazwę arkusza. I klikam przycisk F3, aby uruchomić menedżera, aby uruchomić okienko wklejania nazwy i wybieram seria 1, ponieważ tak się nazywa ta moja seria. Klikam OK i to samo zrobię dla etykiety osi poziomej, czyli klikam Edytuj, kasuję adresy, klikam F3 i wkleję nazwę o nazwie etykiety 1. Klikam OK i OK. I sprawdźmy, czy to będzie chciało dobrze działać. Wybiorę powiedzmy, co ósmą pozycję. Jak widzisz, wykres się zaktualizował co dziesiątą. Wygląda na to, że wszystko jest git. Co piątą pozycję, może co trzecią pozycję. Jak widać, wszystko działa.